Spotykamy się tutaj w przededniu niemalże święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. No i tutaj jesteśmy właśnie. Chcemy swoją obecnością pokazać, że tutaj pamiętamy o tych poległych młodych chłopcach, żołnierzach, którzy za naszą ojczyznę właśnie w 1920 roku oddali swoje życie. Winni jesteśmy im pamięć. Razem z nami tutaj był Związek Motocyklowy, klub taki bialski, Grom, radny powiatu Arkadiusz Maksymiuk. No i oczywiście polskie drużyny strzeleckie, strzelcy, co nie, którzy pamiętają o naszych bohaterach tutaj poległych. Przede wszystkim złożyć wyrazy i wdzięczności i podziękowania za to, że są osoby, które pamiętają o bohaterach. Cisną się na usta słowa chwała bohaterom. Tu poginęli ludzie w różnych czasach naszej minionej historii, ale mieli jedną wspólną cechę. Mieli ogromne umiłowanie ojczyzny, patriotyzm, chęć obrony Polski przed każdym najeźdźcą. I oby pamięć o nich nigdy nie zaginęła, a ich walka, trud i patriotyzm również udzieliły się naszemu pokoleniu. Dziękuję bardzo.